Dziś około godziny 6:30 rano w Nysie w jednym z mieszkań doszło do zabójstwa 50-letniej kobiety. Z treści dotychczasowych ustaleń wynika, iż w tymże mieszkaniu przebywała kobieta z swoim mężem oraz 28-letnim synem. Z nieustalonych dotąd przyczyn doszło do awantury pomiędzy synem a jego mamą, następnie której doznała ona ciężkich obrażeń ciała, po czym zmarła na miejscu. Następnie tego zdarzenia również obrażeń ciała doznał mąż tej kobiety. Przed przybyciem policji oraz służb ratowniczych młody człowiek opuścił mieszkanie, został zatrzymany po około 2 godzinach na terenie miasta Nysy. Został przewieziony do komendy policji w Nysie, gdzie z jego udziałem wykonywane są czynności procesowe. Po wytrzeźwieniu będą wykonywane czynności z jego udziałem. W następstwie tego zdarzenia ojciec również doznał obrażeń ciała, został przewieziony do szpitala powiatowego w Nysie, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Z tego, co słyszałem, jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie z jego udziałem czynności. Został przewieziony do komendy w Nysie, gdzie wykonywane są w tej chwili z jego udziałem czynności. Po zakończeniu w dniu dzisiejszym czynności procesowych zostanie dokonana ocena zebranego materiału dowodowego, która pozwoli na przedstawienie konkretnej osobie zarzutu spowodowania zabójstwa kobiety. W konsekwencji materiał zebrany w ten sposób pozwoli na zastosowanie środków zapobiegawczych wobec sprawcy tego zabójstwa.